Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Michajlo i zapraszam Was na kolejny, czwarty odcinek z cyklu Zagrajmy w Football Manager 2012. Pora otrząsnąć się po blamażu związanym z grą w Lidze Europy i porażką aż 5-0 z PSV Eindhoven. Najlepiej to będzie moim zdaniem zrobić w Lidze, chociaż rywal też w sumie nie najgorszej klasy, mianowicie obecny wicemistrz Polski Ruch Chorzów, więc myślę, że będzie to mecz niezwykle interesujący. Co ciekawego zdarzyło się w tygodniu tutaj pomiędzy meczem a pomiędzy obydwoma meczami. Zdarzyło się między innymi tyle, że dostałem na moją prośbę klub filialny. Dostałem ten klub, uwaga, jest to zespół, z którym wczoraj grał Śląsk Wrocław, chociaż faktem, że grał, to jest akurat dość dużo powiedziane akurat, bo Śląsk Wrocław akurat nie przebiera w ogóle drużyny, która jeszcze grała rok temu, ale już pomijamy fakt. I zespół, z którym ja grałem jeszcze niedawno, mianowicie jako mój klub filialny jest klub o nazwie Budućnost Podgorica. No to jest akurat dość ciekawe, akurat, aczkolwiek od razu jak tego zobaczyłem, że mam go jako możliwość zdobycia akurat jako klub filialny, to pomyślałem sobie, że fajnie byłoby go mieć. Ponadto zdecydowałem się na jeden jeszcze drobniutki transfer, akurat mały, chociaż to jest bardziej takie na uzupełnienie składu i ewentualnie myślenie, że w przyszłości może coś z tego wyjdzie. Jest to zawodnik rodem z... Przepraszam bardzo. Z Rumunii. Już wam go pokazuję. Konstantin Gangiovenau. Zawodnik mający ledwo 21, to już będzie 22 lata. Profil bardzo wyrównany moim zdaniem. Jak to rekomenduje mój asystent Kibu Wikunia, mówi, że w przyszłości może być klasowym zawodnikiem. No faktem, z tego co patrzyłem go właśnie po PA i CA, no to w przyszłości może osiągnąć nawet 140 potencjału, więc mam nadzieję, że uda mu się osiągnąć tą wartość. No i dzięki temu uda się mu z nami osiągnąć jakieś większe sukcesy, typu na przykład Puchar Polski, albo Mistrzostwo Polski, albo fazę grupowa Ligi Mistrzów, albo w ogóle nawet wyjść dalej. No dobra. To w sumie tyle, co tak zdarzyło się wokół takiej wiadomości. Więc myślę, że będzie to teraz dobry moment, aby przejść do meczu. Sędzią będzie pan Adam Leczmański. O Jezus ładnie. Nie, błagam, nie Leczmański. Nie lubię go. Dobra, Jeleń nie zagra w tym meczu. Jakoś mam takie już złe wspomnienie po nim. Kucjak trochę słabo gra, ale... Trochę, niby jest skaba, ale Kucjak jest lepszy. No jednak mimo wszystko. Dobra, zrobimy tak. Za Wrodoliaka będzie Babowicz od początku i niech będzie od początku jako... Będziemy mieli bardzo ofensywny tutaj skład. Na środek obrony wejdzie już Marko Schuler za Jędrzejczyka. I za Damiana Zbozienia i niejaki asist na ławkę, żeby był, tak na wszelki wypadek. No i atak. No to będzie kłopot mały. Ale może spróbuję Dawida Nowaka, tak. Z czystej ciekawości wypróbować, no co tego zawodnika stać, który jeszcze do niedawna mówiło się nawet właśnie, że przyjdzie do Legii, ale no niestety jak zawsze ledwo wyszedł na boisko, a już się połamał. No niestety, no taki typ zawodnika, chociaż wyznając się, jakby przyszedł do Legii, to nie lepiej byłoby, biorąc pod uwagę co akurat dr Machowski potrafił zrobić z Grzelakiem czy innym Szałachowskim. Dobra, Matkusz Paulo to nie. W sumie składzik już by się moim zdaniem zgadzał. Lekkie zmiany są. Polecenie do drużyny w sumie nie będę zmieniał. Chociaż faktycznie tak po tym, jak analizując właśnie tego demony, wracając do poprzedniego odcinka i meczu właśnie rewanżowego, to troszeczkę tak doszedłem do wniosku, że może troszeczkę za bardzo ofensywnie podszedłem do tego meczu i trzeba było jednak grać trochę bardziej, nie aż tak ofensywnie, to
Może nie dlatego, że gra z kontrataku, ale przynajmniej, żeby to było jakieś takie kontrola ewentualnie. Jeszcze sprawdzę tylko Dawida Nowaka, jaki on tutaj ma. Nie lewy pomocnik, tylko jako list polakanego. No to dobrze, ma ustawione. No to dobra, przechodzimy już do samego meczu. Na stadionie przy ulicy Cichej. No można by powiedzieć taki mały klasyk nawet. Chorzów kontra Legia Warszawa. Sądzę, tak w międzyczasie widziałem akurat, że całkiem ciekawy ten transfer akurat wyszedł, a mianowicie do Podbeskidzia Bielsko-Biała przeszedł, uwaga, uwaga, Eusebiusz Smolarek. Więc no myślę, że będzie dość ciężko akurat jak jeżeli ten zawodnik będzie wystąpi w tym meczu ze mną, jak dojdzie do meczu właśnie Legii z Podbeskidziem. Powiem, że powodzenia w dzisiejszym. Aha. No to nie było najdostępniejsze z mojej strony. No, z pasją oczekuję, że. No co jest? Dobra, już nic więcej nie robi, bo. Tylko jeszcze bardziej spieprzę. Dobra. To jedziemy z tym koksem. Tylko błagam, niech to nie będzie jakiś mecz mega nudny z cyklu pierwszy mecz z PSV, bo po prostu tu chyba. Gawot straka. Łoiś tuż nad bramką. Na szczęście nasze doświadczenia za rzadko dochodzą do celu, więc atakujcie środkiem pola i starajcie się zawężyć. Ale nie, zawężać to nie ma co, bo oni tam za dużo mają w środku pola piłkarzy. No ale dobra, już Luboja. Luboja. Dani Luboja. Luboja, no do środku może. No, teraz osy może dośrodkować. Ale przynajmniej chociaż o tyle dobrze, że aut jest. No i na co? Trochę słabe to rozegranie. No chociaż o tyle się pocieszam, że teraz jest drugi mecz, więc teoretycznie jakbym wszystkie mecze wygrał, to byłoby super akurat. Nawet teoretycznie ewentualnie jeden remis to dałoby mi jeszcze w tym momencie tyle samo punktów co na obecną chwilę przy tym, żebym miał tyle samo punktów co widzę w Łodzi. Warzywniak, Babowicz, Wolski, Babowicz. Babowicz, Peskowicz broni. Coś by tu można byłoby zmienić. Za dużo fałów. No tak właśnie zauważyłem, że za dużo tutaj było już właśnie rzutów wolnych pod naszą bramką. Więc fajnie byłoby to może jakoś spróbować chociaż trochę ukrócić. Żewlakow, Babowicz, Żewlakow. Wolski, Nowak, David Nowak. Ajś, bardzo dobry strzał jednak broni Peskowicz. No Jezu, no i już koniec pierwszej połowy, no Jezus Maria, to jest tak nudne, że. No dokładnie, jak na koszmarne widowisko. Jezus Maria, ludzie, obudźcie się, bo. Asertywny i powiem, że. Jestem głęboko rozczarowany tym, co właśnie pokazaliście, no bo to naprawdę to po prostu zaproszenie ma żal dupy ściska, to co ja tutaj widzę. Wolski, Schuller. Odgrywa ponownie do Wolskiego. Rafał Wolski do Babowicza. No i do kogo? Jak tak mają grać, to niech lepiej już sędzia w tym momencie, że zakończy mecz, bo to naprawdę aż nie da się oglądać.
Radowidź! Podaj, podaj! No, Jezus Maria. No jak już takie sytuacje się nieszczerza, to ja nie dziwię, no to ja się nie dziwię, że jeszcze jest remis, no. Niech ponękają trochę rywala i skrócą, nie. No ale nie skrócą może pole gry. Nie wiem, już cokolwiek. Wolski. Sadlock, Jokic. I Rzeźniczak. I Babowicz. I piłkę wybijają mu za finisz ruchu. I Zieńczuk jednak przyjmuje Babowicz. I Żewłakow. Wolski. I faulu jest taka. Ale nie będzie nawet żółtej kartki. Ja proponuję do Rzeźniczaka zagrać, dzięki czemu... Aha, dobra, nieważne. Uznajcie, że tego nie było. Radowicz. A iść to myślę, że przynajmniej żółta powinna być. Tak na moi... Tak na moje chłopskie... Tak na mój chłopski rozum. Żółta kartka dla Pawła Lesika. Przy okazji może zaraz po tym rzucie wolnym spróbuję jakąś zmianę może wykonać. Jajś, nie przyjmuje Szulet, jednak jeszcze Luboja wybija Sadlock. I szybka kontra ruchu, tylko na szczęście nie ma tego nikogo zagrać, a w sumie tutaj Legnisów też zbytnio dużo nie ma. Sadlock, Sadlock. Zieńczuk, dobrze wybija Wolski, jeszcze Malinowski, ale Legnicy zdążyli się już wrócić. Panka. Panka do Straki. Gabo Straka, Panka, Straka, Panka, no rozgrywają wokół siebie. Niedzielan, Kucjak broni na szczęście. I Rzeźniczek wybija na aut. No bardzo groźna kontra w wykonaniu zawodników ruchu Chorzów. Lesik. Niedzielan, Lesik. Nie, tło. Zięczuk. Straka strzela jednak wprost w Babowicza. Ngwaczuku. Nie. Ngwaczukwu. Jezus Maria. Sypała mi język kiedyś. Dobra, nie będzie po prostu, że skrzydłowy ruch. Dobra, a przy okazji zmiana, bo to już naprawdę 66 minuta i tu nawet nie widać jakiś objaw, że może być coś lepiej. Dawid Nowak zejdzie i wejdzie. Tak, no kurczę, Kucharczyka fajnie byłoby wstawić. A wstawię. No w sumie fakt, Kucharczyka. Tylko tyle, że Kucharczykowi tam nie wiem dokładnie jak on tam ma ustawiony, ale ja wezmę ustawię jako schodzący na pasek, jako że on może grać jeszcze właśnie jako napastnik. No i, no i przy okazji właśnie muszę mu jeszcze usunąć, żeby nie, standardowo nie zamieniał się już z pozycjami z Miro Radowiciem. Saganowski, powiem, asertywnie mu powiem, że może grać znacznie lepiej i to samo powiem zresztą Michałowi. Podwójna zmiana, oby to coś dało. Bo jak nie, to będzie źle. Babowicz. Szulet jednak wybija Malinowskiej. Rzeźniczak. O Rzeźniczaka zresztą bardzo często tutaj się mnie pytają najróżniejsze kluby. W tym najmocniej Ajaccio. Ale ofensy, no niby tam składają po około tam milion euro. Ale co z tego, jak to są oferty z cyklu, że teraz 200 tysięcy, że tam może tam trochę ponad. A cała reszta jest złożona na ratę, więc nie wiem, mimo wszystko, no nie interesuje mnie zbytnio taka transakcja. I Kucharczyk z autu, Babowicz. Babowicz do Wawrzyniaka. Wawrzyniak podaje do Kucharczyka. Kucharczyk, Wawrzyniak powinien dośrodkowywać moim zdaniem, ale wybija skrzydło w ruchu. I mamy kolejny aut, ale nie będzie on pokazany przez FMA.
Zieńczuk solidnie sponiewierany przez nas. Dobra, i jeszcze jedna zmiana. Chociaż naprawdę kompletnie nie mam pojęcia, kto za kogo. Worski i Babu się na niego, że no to dużego mi wyboru nie dali. Dobra, niech wejdzie Markosz Paulo, może za Wolskiego, powiedzmy. Tylko przy Markosie Paulo to na wszelki wypadek sprawdzę jeszcze, jaką on ma tutaj pozycję. Aha, walczący o piłkę wsparcie. No to będzie taki bardziej coś. O, odbierający piłkę. Coś w ten desny, więc. No może to właśnie o to chodzi, że zabrakło takiego kogoś, kto by to przejął właśnie tą piłkę w środku pola i jakoś tu ją dalej rozegrał. No nie wiem, no może. Chociaż to jest, żeby to się nie okazało, że za późno ta zmiana. No niestety, za późno zmiana. Niestety, no właśnie, nudny remis. No faktycznie, pierwsza połowa była mega nudna i naprawdę osoby, które wytrzymały całą pierwszą połowę, to od razu przepraszam akurat. Współczuję i jednocześnie podziwiam osoby, które w całości obejrzały pierwszą połowę. Powiem agresywnie, że jestem rozczarowany tym, co właśnie pokazali. I tyle. Fakt. Na cały mecz oddano ledwo 11 strzałów. Ja pierdzielę. Faktycznie, mecz jest po prostu tak nudny, że szok, ale. No ale mówię, na szczęście, chociaż o tyle dobrze, że mamy jeszcze te. W związku z rozgrywaniem właśnie meczów w Lidze Europy, że mamy dwa mecze jeszcze zaległe do rozegrania, więc to jeszcze nasze dziewiąte miejsce na obecną chwilę to jeszcze nie jest jeszcze aż tak tragiczne jeszcze. Bo biorąc pod uwagę, że. No dobra, no zakładamy scenariusz, że wygramy wszystkie mecze, no to wskakujemy na pierwsze miejsce, więc. Więc no, tego się trzymam akurat. No, jak zweryfikuję akurat rzeczywistość, to już inna. Chwila, moment, czy ja dobrze widziałem? Aha. FM również nie przestaje zaskakiwać. Szalgiels, z którym zresztą, jeżeli Legia teraz dzisiaj za. Znaczy dzisiaj, no bo nagrywam to w czwartek. Jeżeli dzisiaj to Legia przejdzie. Ojzus, no wypadł mi ten Metalurg, na mecz, z który zresztą idę. No to właśnie jest jedna z szans właśnie, że zagra właśnie z Szachtierem albo z SV Reed bodajże. No ale jak widać można też sprawić bardzo dużą sensację, w związku z czym właśnie Szachtierz, zespół z Białorusi, pokonał Atletico Madryt. Fakt faktem jestem. No dość mocno zaskoczony tym, co się stało. Jak inne wyniki Ekstraklasy? Bełchatów remisuje z Zagłębiem 3-3. Korona przegrywa z Lechem 3-1 po golu dla Korony Janoty. Pogoń pewnie pokonuje na wyjeździe Lechie Gdańsk 3-0. Piast Gliwice 2-1 z Polonią Warszawa. No Legii to akurat. Widzieliśmy mecz. Mistrz Polski Śląsk Wrocław pewnie również pokonuje Górnika Zabrze 3-0. Widzę w Łódź Jagiellonia Białystok 2-1 i na stadionie przy ulicy Reymonta remis 1-1 w meczu z Podbeskidziem. Dobrze, to teraz akurat, bo w tym momencie jest już przerwa reprezentacyjna, więc ja akurat tutaj zrobię pauzę i wrzucę, jak tylko już będzie bliżej następnego meczu, a następnym meczem, jaki rozegramy, będzie to mecz na Pepsi Arenie w ramach T-Mobile Ekstraklasy z Lechią Gdańsk. Dobra, także za chwilę się widzimy. Ok, znajdujemy się teraz już przed meczem z Lechią Gdańsk. Czas, który minął od meczu z Ruchem, był bardzo długi, skomplikowany i ciekawy przede wszystkim, gdyż ci, którzy akurat śledzą Facebooka, to wiedzą akurat, jakie tutaj miałem pewne małe kłopoty z programem, którym nagrywam, a mianowicie Camtasią, i przez co niestety musiałem mecz z Ruchem Chorzów powtórzyć.
Wynik akurat ogólny taki, czyli że tak jak w pierwszym meczu padł remis, taki teraz padł remis. Tylko tyle, że tym razem 1-1, więc tu jedynie tylko tyle, że wam pokażę bramki, jakie padły z tego meczu. Pierwszą bramką padł, był to samobój pana Żlejko Dziokicza. Już tutaj pokazuję ją. Że Właków przerzucił na prawo do Radowicia, Radowicz dośrodkował, po czym piłkę nie fortunnie do bramki właśnie skierował Dziokic. A bramkę dla Ruchu Chorzów w 80 minucie strzelił pan Paweł, przepraszam bardzo, Schultes. Był zawodnik Polonii Warszawa. Akurat w tym wypadku piłka poszła jeszcze, tak jakby mi się wydawało, jeszcze po rękach Dusana Kucjaka. No niestety, niestety dla mnie nie zdążył, on już nie zdołał tego wybić na róg. Co się działo ponadto? Ponadto była oczywiście przerwa reprezentacyjna, to tak gwoli formalności i tak z ciekawości zobaczymy jeszcze, jakie zostały wyniki, jakie mamy, jakie reprezentacja Polski tudzież PZPN-u osiągnęła, mianowicie z Niemcami 0-0 na PGE Arena i z Meksykiem udało się na szczęście wygrać 2-1 tutaj na naszym stadionie, na Pepsi Arenie, po golu Grosickiego, Lewandowskiego, a w 81 minucie Chicharito jeszcze próbował jeszcze wyrównać, znaczy próbował, zdobył bramkę i taka jeszcze mała iskierka nadziei była jeszcze dla reprezentacji Meksyku. Na szczęście dla nas nie udało się im zdobyć drugiego gola. Dalej jedziemy. Był jeden transfer, a mianowicie wolny transfer. Udało mi się przeprowadzić, gdyż akurat agent mi akurat go podesłał i tak sobie stwierdziłem, że mogę go w sumie wziąć. To jest akurat między innymi też mój taki mankament akurat, że ja zawsze jak, że zawsze ja mam trochę, że nie wiedzieć czemu ja bardzo lubię mieć zawsze dużo zawodników, a zamiast ograniczyć się do takich kilku takich ważnych i żeby reszta była taka no dobra, ale no też żeby to nie było jakieś wielkie gwiazdy, a ja właśnie nie wiedzieć czemu lubię, jak mam bardzo wiele gwiazd w zespole i z tego właśnie powodu z wolnego transferu ściągnąłem pana Dariusza Dudkę. No w tym meczu chyba nie może zagrać, aczkolwiek to powiem dlatego, że nie jest jeszcze zgłoszony, więc no może z ławki. Tym bardziej, że akurat, że Jorge Ribeiro tam chyba z tego co widziałem, a nie, no Marcos Paulo, a nie Jorge Ribeiro był kontuzjowany. Jest tak samo zresztą jak i że Właków, niestety został kontuzjowany na miesiąc. No to niewątpliwie trochę utrudni mi grę dalej, dobra. Numery zawodników, aha, nie mogę. Oj, ale żeby tego się nie okazało, że nie będę mógł w ogóle przez pół roku tego, Dudki zgłosić. Bo to byłoby bardzo, bardzo złe. I niedobre, i bardzo przykre dla mnie. Dobra, Marko Schuller zagra obok Kiniakiego Astiza. No i dobra, no to zobaczymy, jakbym kliknął na Dudkę, czy byłaby możliwość po prostu zgłoszenia go jeszcze. Aha, no to mam jakieś dziwne wrażenie, że pan Dariusz Dudka po prostu będzie miał pół roku przesiedzony i jedynie tylko na Puchar Polski będzie mógł wystąpić. Jeju. No a dalej co? Saganowski, Luboja. No kogo by to można byłoby ewentualnie zmienić, no nawet. Nawet nie ma kogo. O, Żyro może w sumie. Tylko że za kogo? Żyro może za... O, coś takiego byśmy zrobili. No dobra, no to próbujemy. I tak. To byście w międzyczasie z nowinek transferowych widziałem, że Roger Pereiro, jak to mówił świętej pamięci prezydent, do Śląska Wrocław poszedł.
jesteśmy faworytami, powinniśmy, żeby nie zawiedli naszych kibiców. Powiem to asertywnie zdecydowanie, żeby widzieli, o co mi chodzi, i powiem: a, pokażcie, co potraficie. Czy zawsze muszę mieć takie, także. O, może tak. O, nawet Rafał Wolski jest zadowolony z tego. Chociaż lepiej, żeby był zmotywowany, ale już lepsze to jak żeby miał być rozgniewany. Albo zgaszony, albo coś w ten deseń. Dobrze, Bieniuk. Pani, ja akurat czasami tak sobie robię, że grając mecz, tylko że to akurat teraz akurat, żeby się bardziej skupić na komentowaniu tego, co tutaj się dzieje, na Staurę, nie ma. Na komentowaniu tego, co się dzieje na boisku. Tak, ja tego nie robię, ale czasami akurat sam sobie odtwarzam taki sound, można powiedzieć, sound paki. Mianowicie włączam sobie YouTube'a i wyszukuję sobie na przykład jakieś dopingi z meczu. Tak jak na przykład gram Legion, no to sobie wyszukuję mecz właśnie, gdzie jest doping kibiców Legii. Najlepiej też na przykład z meczu, tak jak teraz na przykład Legia Lechia z jakiegoś tam poprzedniego. A jak nie, no to wyszukuję sobie jakiś tam inny, chociaż dowolny, Legii. Tak właśnie jak powtarzałem mecz Ruchu Chorzów z Legią właśnie, gdzie ruch był Ajś. Gospodarzem akurat też sobie otworzyłem doping zespołu śląskiego. Fajnie to by było właśnie, jakby można byłoby dodawać sobie takie te przyśpiewki. Chociaż nie wiem, czy to nawet nie jest już możliwe. No gdzieś coś. No ale nie wiem, no. Pamiętam akurat na pewno, że kiedyś w którejś FIFA było to dostępne akurat. Fajnie byłoby właśnie, jakby panowie z tego, z Sports Interactive by pomyśleli właśnie nad możliwością nawet tym dodawaniem takich soundpacków przez kibiców. Asystent w bramku. Kontrolujemy przebieg gry, udaje nam się strzelić w bramki, ale jest ciągle z daleka. No to może spróbujmy podania w pole karne. I gra piłką. Rzeźniczak. Chyba Rzeźniczak. Przyjmuje Jakub Wilk, którego chyba zresztą nie powinno być. Bo podobnież wrócił chyba do Lecha. Do Lecha z wypożyczenia, tak powinienem powiedzieć. Surma, były legionista zresztą, kapitan Legii podczas ostatniego zdobywania mistrzostwa w 2006 roku. Andriusz Kiwiczius. Przejmuje Wrdoljak, Saganowski, Liuboja, Radowicz, Saganowski, Jezu! Marek, weźcie postawię tak jak z tym, z Metalutkiem. Tam hattyka walnąłeś, to co, leki nie walniesz? No błagam cię. No ale fakt, gramy... No dobra, no co to dużo mówić, gramy do dupy. Asertywnie powiem, że nie podoba mi się wasza skuteczność. O, Saganowski jest zmotywowany, no to super. Tutaj powiem, że nie podobają mi się wasze próby. O, i to samo zresztą uczynię przy wypadku. A, no tak, ja trochę przesadziłem. Dobra, może chociaż coś takiego. Dobra, ale paru piłkarzy jest zmotywowanych, to chociaż o tyle dobrze, więc... No liczę, że komuś się uda w końcu chociaż tego innego gola zapakować. Liuboja! Gol! Daniel Liuboja! 1-0 dla Legii!
bardzo dobre, przytomne rozegranie. Na szczęście nie było spalonego w tym wypadku i dzięki temu Legia obejmuje prowadzenie. No i dzięki temu przy obecnych wynikach awansujemy na czwartą pozycję. Co biorąc pod uwagę, że mamy mecz jeszcze zaległy, to czy nawet nie wiem, czy dwa będziemy mieli, bo to jako, że Lechia gra tu już tak jakby, bo my chyba gramy w piątek, nie wiem, nie jestem pewien. Chyba zaraz jakieś może małe zmiany, tak? Schuler, Wolski, Astiz. Dobra, zmiana. Zobaczymy może za Rafała Wolskiego, który ma już mało kondychy. Gol! Piłka drzeni w siatce. Marek Saganowski! No i bardzo dobrze. Babowicz. I niech wejdzie Michał Żydo może za Saidiego na przykład. Tylko tyle, że oczywiście on standardowo ustawił już po tym, żeby Żydo nie zamieniał się z Radowiciem na pozycję. No i tutaj powiem już z pasją, że oczekuję dobrej gry i to samo u Żydki powiem. Okej, okay. No i super się. Akurat, no fakt faktem, to ja akurat rozmowa motywacyjna dużo może dać. No widzicie właśnie, że w pierwszej połowie trochę zawaliłem rozmowę motywacyjną, no i gra była no nie za specjalna. Teraz już trochę polepszyłem, już tak trochę dosadnie im powiedziałem, że co o nich myślę i że mają grać lepiej. No i proszę, no i mamy 2-0 już. A to jeszcze nie koniec meczu. Żydo i 3-0! Michał Żydo, no tak nie ma, że tak jak w meczu z Metalurgiem, co ledwo co wszedł i od razu z wolnego walnął. No tak, nie z wolnego, no, z akcji, ale no wiadomo o co chodzi. Rzeczkowanie absolutnie nam nie wychodzą. No to grajcie środkiem pola, no to co to kombinować, no ludzie. Węższe pole gry. Surma, Wilk. Jacob Wilk. Traore. Abdurazak Traore. Rasiak. Jakby Rasiak mi strzelił gola, to już bym się załamał chyba. Machaj. No ma, nie machaj tak tą nogą, bo kurna se kontuzji nałapiesz się. Astiz do Saganowskiego. Marek Saganowski, były ŁKS-iak. Znaczy dalej ŁKS-iak w sercu, ale gra dla Legii. Zresztą akurat jeden z moich idoli, mojej, czyli tak wydarzy pierwszej Legii, jak zacząłem kibicować akurat to. I że do tej pory pamiętam, że jeszcze do niedawna miałem jeszcze ze starej takiej naszej Legii jeszcze świętej pamięci Wiesława Gilera. Miałem jeszcze plakat przywieszony jeszcze i taką starą jeszcze koszulkę, taką typową stadionową jeszcze z ten. Tak, kiedyś to byli zawodnicy. Dobra, bo się to zmarzę. Andriusz Kiwiczius. Wilk. Tak, teraz takich nie robił już zawodników. Wilk. Wilk na lewym skrzydle. Nabija piłkę na rzeźniczaka. I teraz będzie chyba jeszcze jedna zmiana. Tak się zastanawiam nad przeprowadzeniem. I jako, że właśnie żółtą kartkę ma rzeźniczak, tak myślę, żeby wstawić za niego pana Artura Jędrzejczyka. Dawno już w sumie Jędzy jakoś tak nie widziałem. Więc w sumie fajnie byłoby go znowu obejrzeć na placu gry. Andrzej Kiwiczius. Deleu. Aiś, bardzo blisko. No to było bardzo nieprzyjemne akurat zagranie, bo tam Kucjak jeszcze chyba w ogóle było dość zasłonięty, więc miał o tyle jeszcze utrudnioną interwencję. Dobra, i tak się pewnie jakoś zaraz skończy ten mecz. Minuta jeszcze. No tak, no to już. Ostatnia akcja meczu. Babowicz. Astiz nad bramką.
No i to pewnie tyle. Dokładnie. Koniec spotkania. Legia Warszawa pokonuje na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej na Pepsi Arenie 3 do 0. No co to więc, no co to odpowie o tym meczu? Pierwsza połowa przez pana w ogóle jakby. No niby z jednej strony chcieli, ale zawsze czegoś brakowało. Druga połowa, no tak jak wspomniałem w międzyczasie, no udało mi się jako dobrze zmotywować zawodników, no i no, dzięki temu mamy taki efekt, że po przerwie aż 3 bramki udało nam się strzelić. Dobra, więcej nie mówię, bo to akurat większość jest zachwycona, więc. No, Lechia nie oddała ani jednego strzału, no to. I z tego co widzę, fakt, to był chyba jedyny mecz piątkowy. Co tu więcej powiedzieć? No, posiadanie piłki na poziomie 57%, więc no dość dużo. Zresztą strzały, no to widzicie, jaka była przewaga. Faul, no to tak w miarę mniej więcej wyrównane. Kontynuujemy i jeszcze tylko zobaczymy właśnie, jakie tam będą mecze następne. Moje i zarówno w tej kolejce, jak i generalnie. Najbliższe 2 czy 3 mecze, jakie rozegram, a z tego co pamiętam, to chyba teraz będziemy grali już tak trochę częściej, jak. Znaczy tak co 3 dni, bo to akurat pamiętam, że jakoś chyba w tygodniu teraz będzie mecz. Jagiellonia coś blisko. Śląsk też. Okej, dobra, załadowało się. A nie, tu po prostu mieliśmy. Wcześniej rozgrywaliśmy mecz. No i co? Co nam to dało? Dało nam to tyle, że Górnik Zabrze zremisował 3 do 3. No dość ciekawy wynik z Wisłą Kraków. Jagiellonia zdobywa pierwsze 3 punkty z meczu z Zagłębiem Lubin 2 do 1. Korona Kielce pokonuje 1 do 0 GKS Bełchatów. Piast Gliwice 2 do 1 z Widzewem Łódź, co jest dla mnie bardzo dobrą informacją z tego powodu, że Widzew był na pierwszym miejscu, dzięki czemu no, łatwiej będzie ewentualnie doskoczyć. Zresztą z tego co widzę, no to jest Piast akurat wskoczył. No ale no, jak to się mówi, liga będzie ciekawsza. Dalej. Podbeskidzie przegrywa z Polonią Warszawa u siebie 3 do 1. Połoń przegrywa z Mistrzem Polskim Środkiem Wrocław 2 do 0. I Lech pokonuje 1 do 0 Ruch Chorzów. Saganowski w formie. Szulet debiutuje, Legia na żywo i mecz młodzików. Następny mecz będzie za 4 dni z Koroną Kielce na Pepsi Arenie i potem, no będzie dość ciekawy mecz ze Śląskiem Wrocław. O i potem będzie to już akurat na 6. odcinek wypadnie, akurat dwa będą bardzo ciekawe mecze z tego co widzę. A nie, jeżeli w międzyczasie jeszcze Puchar Polski będzie, to może się coś przesunąć. No ale z tego co widzę będzie jeden bardzo ciekawy mecz, znaczy odcinek, kiedy w jednym odcinku będziemy mieli zarówno mecze z Lechem, jak i Wisłą. No, to będzie bardzo ciekawe. No i w sumie też od razu tuż przed będzie Śląsk. No ale dobra, to będzie tyle, jeżeli chodzi o na ten odcinek. Ja wam dziękuję wam wszystkim za obejrzenie go. Standardowo, tak jak wam mówię, zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania kanału, lajkowania fanpage'a. No i tyle. Dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.